Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Bartek i zapraszam Was na kolejny poradnik z serii Moja pierwsza mapa do gry Farming Simulator 22. W tym poradniku chciałbym pokazać, jak dodać wygenerowany teren z reala do czystej mapy. Ja już sobie przygotowałem taki teren. Aha, właśnie, link do tego poradnika znajdziecie w opisie filmu. Polecam poradniczek i z nim sobie na pewno poradzicie z wygenerowaniem terenu. Ja nie będę pokazywał, jak to zrobić, ponieważ to nie jest mój poradnik i nie lubię się mieszać komuś w jego pracę. Ja już sobie taki teren przygotowałem. Przygotowałem również rzeczy potrzebne do tego, aby dodać ten teren do tej mapy. Jak i przygotowałem dwa programy. Linki do pobrania tych programów znajdziecie w opisie filmu. Jeden program to jest Texture Tool. Jest on ze strony oficjalnej strony GDN Giant Software. Już wam pokazuję. Na tej stronie musicie się oczywiście zarejestrować, żeby mieć dostęp do sekcji Downloads. I jeżeli już to uczyniliście, przechodzicie sobie do tutaj sekcji Other Tools i wybieracie sobie Giant Texture Tool V900. Dobrze. Następnie jego musicie po prostu po pobraniu wypakować i możecie sobie przenieść go na pulpit, tak jak ja to mam tutaj zrobione. Jego nie trzeba instalować. Kolejnym programem jest program PineNet. Link oczywiście w opisie filmu. Musicie sobie go pobrać, zainstalować. I potrzebujemy również przygotowaną czystą mapę. Poradniczek z tej serii, jak przygotować taką czystą mapę, znajdziecie w moich filmach. I teraz przechodzimy sobie do folderu Dem Generator Master. Tutaj znajdziemy taki folder Dem Generator Data. To jeżeli przygotowaliście sobie już taki teren, no to znacie po prostu i wiecie, co tutaj jest. Nas interesuje tylko ta tekstura Map Dem oraz te cztery tekstury Orto. Reszta jest nam niepotrzebna, ale ja tego na razie też nie będę usuwał. Wiadomo, tego też nie będę usuwał, to będę sobie tylko kopiował. Może zacznę sobie od przygotowania tekstur Orto. Uruchamiamy sobie program PineNet. Ja mam od razu tak ustawione, że jeżeli sobie klikam na dwa razy na teksturę, ona mi się otwiera w programie PineNet. I tak, otwieramy sobie pierwszą teksturę Orto 0 w programie PineNet. Przechodzimy do zakładki Obraz. Tutaj wybieramy zmień rozmiar, zaznaczamy sobie tutaj tego checkboxa zachowaj proporcje obrazu i w pierwszym okienku wpisujemy 1024. Widzicie, w drugim zmieniło się to nam automatycznie. Klikamy OK, teksturka już jest przeskalowana. Teraz wybieramy obraz i odbij pionowo. Teraz wybieramy plik zapisz jako i tutaj polecam przygotować sobie jeszcze jeden folder. Tak jak ja sobie przygotowałem go właśnie, może być na pulpicie, może być gdziekolwiek. Orto gotowe sobie podpisałem, żeby wiedział, że to są właśnie te moje tekstury orto gotowe już, które będę dodawał do mapy. Następnie przechodzimy sobie do tego folderu, jeżeli sobie go pobierzecie oczywiście, link w opisie, rzeczy do realnego terenu. Przechodzimy sobie tutaj do tego pliku XML, linijki do wklejenia do ichi mapy. Otwieramy go i tutaj jest linijki numer 9. Mogę teraz powiększyć. Kopiujemy tą nazwę tutaj Orto 01 podłoga diffuse, ale tylko to, bez kropki, bez ukośnika. Powtórzę jeszcze raz, Orto 01 podłoga diffuse. To wszystko kopiujemy. Przechodzimy z powrotem do programu PineNet, tutaj do tego okienka, gdzie zapisujemy. Wklejamy, czy to zamieniamy tutaj tą nazwę Orto 0. Wklejamy to, co skopiowaliśmy. I wybieramy tylko jeszcze lokację. W moim przypadku folder orto gotowy. I klikam zapisz. I pamiętajcie, tutaj bardzo ważna rzecz, w tym okienku głębokość kolor wybieramy 32 bity. Nie żadne autowykrywanie, tylko 32 bity. Teraz klikamy OK. Teksturka się nam powinna już w tym momencie zapisać. Dobrze, tego też nie będziemy potrzebować. To sobie zminimalizuję. No, przepraszam, wyłączę. Otwieramy kolejną teksturę Orto 1 w programie PineNet. Robimy obraz, zmień rozmiar, wpisujemy 1024, OK, wybieramy odbij pionowo, plik zapisz jako. Przechodzimy do tego folderu, gdzie mamy tą pierwszą teksturę, klikamy na nią raz, tutaj nam się pojawia ta nazwa, tylko zmieniamy 01 na 02, bo to jest kolejna tekstura Orto 02 Diffuse. Klikamy zapisz. Oczywiście 32 bity już są wybrane i klikamy OK. Tak musimy te dwie pozostałe teksturki też zrobić, także obraz, zmień rozmiar, 1024, odbij pionowo, plik
zapisz jako. Już mi się dodał tutaj folder do szybkiego dostępu. Czyli sobie tutaj wybieram i zmieniam nazwę na Porto 03. Zapisz. OK. I zostanie mi tylko jeszcze ta jedna tekstura. I z nią również robię to samo co z poprzednimi. Czyli 1024. I tutaj wybieram odbij pionowo. Plik zapisz jako. Tutaj zmieniam nazwę na 04. Tak jest, zapisz. I super. Teraz przechodzę do tego folderu, gdzie sobie zapisałem te teksturki na ortogotowe. Tak, one się tutaj ładnie zapisały. I przechodzę do tego folderu, gdzie mamy ten programy, program Texture Tool. Ponieważ on musi być tutaj otwarty, najlepiej można sobie to zmniejszyć okno. Teraz biorę sobie te ortogotowe. Zaznaczam wszystkie i przeciągam do tego programu Texture Tool. Już wam pokazuję na tą ikonę Texture Tool Exe. No to sobie przeciągamy i po prostu puszczamy. Tutaj wam wyskoczy cały tak jak blok. Na razie nic tutaj nie robicie. Czekacie, aż wyskoczy tutaj takie okienko. Właśnie to okienko. Klikamy OK. Nic więcej nam nie potrzeba. I teraz możemy sobie jeszcze nawet sprawdzić właśnie w ten sposób, czy to się nam zrobiło. Po prostu bierzemy pierwszą teksturę Ortho Diffuse, ale DDS. Widzicie, bo ten program właśnie nam przekonwertował tą teksturę z PNG na DDS. I ona powinna być właśnie teraz w BC7 z 4 kanałami. I ja tylko sobie sprawdzę na szczegóły. Widzicie, tutaj właśnie nawet system Windows nie rozpoznaje tych tekstur przez ten czwarty kanał, bo nie ma właśnie nic o głębi w bitach, o szerokości, o wymiarach tekstury. Więc prawdopodobnie to się wszystko ładnie nam dodało. Dobrze, to teraz wiecie co? Możemy sobie od razu, jeżeli jesteśmy w tym oknie, w tym folderze, zaznaczyć wszystkie tekstury DDS. Czyli to będzie co druga. Pierwsza, ta DDS. O, przepraszam, bo to z shiftem zrobiłem to z kontrolem. Tą, tą i tą. I teraz robimy sobie kopiuj. Możemy sobie zaznaczyć ten folder. Przechodzimy do folderu z naszą mapą. Czystą mapą. I teraz przechodzę sobie do map US. Tutaj tworzę sobie nowy folder. Nazywam go Textures. Czyli Textures. Przez X. Wchodzę do tego folderu. Tworzę sobie nowy folder. I nazywam go Terrain. Czyli Terrain przez 2R. OK, klikam Enter, wchodzę do tego folderu i tutaj wklejam tekstury Ortho, ale te w formacie DDS. Teraz jeszcze musimy wrócić sobie do rzeczy, do realnego terenu, do tego folderu. I tutaj jest taka teksturka Ortho Normal. Ją sobie też kopiujemy. Ona już jest w tym formacie BC7 i z 4 kanałami. I teraz przechodzimy sobie do tego folderu, gdzie wrzuciliśmy nasze przerobione, przekonwertowane tekstury Ortho i ją tutaj też po prostu wklejamy. Bo te wszystkie tekstury powinny być tutaj w jednym folderze. Dobrze, to sobie pozamykam to wszystko, bo już mam tyle folderów pootwieranych, że nawet nie wiem potem co, gdzie, z czym i do czego. Następnie przechodzimy sobie do znowu do tego folderu, który wam przygotowałem. I tutaj white mapy. Zaznaczamy te wszystkie cztery mapki, te tekstury, przepraszam, robimy kopiuj. Wchodzimy znowu do naszej mapy, do Maps, Map US i do folderu Data. Tutaj wklejamy te tekstury. Dobrze. Teraz jeszcze potrzebujemy z tego folderu, który wam przygotowałem, wybrać, znaczy skopiować sobie jeden folder. W nim jest shader. Tak do ułatwienia. Znaczy cały folder. Bo tu jest tylko jeden plik XML shader. Robimy sobie kopiuj. Przechodzimy do folderu z naszą mapą, ale ten folder z shaderem musimy wkleić tutaj do folderu, gdzie jest map US, czyli do folderu Maps. Bo wtedy wam powiem, jak powinna wyglądać ścieżka. Oczywiście, no możemy wkleić gdzie indziej, tylko musimy dostosować ścieżkę, ale ja już wam chcę to tak pokazać, jak to jest z układem plików, tak jak w oryginalnej mapie. Dobrze, czyli sobie tutaj wklejamy, będą tutaj dwa foldery map US i shaders. Teraz następnie musimy wrócić do tego folderu, który wam przygotowałem i otwieramy plik XML, linijki do wklejenia do i3D mapy, najlepiej programem Notepad++. Link powinien być też w opisie filmu. Dobrze. I teraz tak. Kopiujemy sobie, tutaj
numerki ID już są przygotowane, wszystko jest przygotowane, wystarczy wszystko wkleić po prostu do pliku i3D i powinno wszystko działać. Teraz tak, zaznaczamy sobie te wszystkie 8 linijek, robimy kopiuj, przechodzimy do folderu z naszą mapą, do map.us i tutaj plik map i3D mapy otwieramy za pomocą programu Notepad. W 8 linijce za tutaj wpisem files ustawiamy kursor, klikamy enter, możemy kliknąć 2 razy, 3 razy nawet i wklejamy tutaj te linijki, które skopiowaliśmy. Następnie przechodzimy do tych linijek, które przygotowałem i kopiujemy tutaj te 4 linijki, takie długie. Robimy kopiuj, przechodzimy z powrotem do pliku i3D naszej mapy. Tutaj możemy sobie zrobić w okienku szukaj, wybieramy szukaj i tutaj sobie wpiszemy farmland. Klikamy 2 razy enter. To nas przenosi w dół pliku i3D. Musimy tutaj się przeskrolować trochę do góry. O, właśnie tutaj. Gdzie mamy taką linijkę layer name. Ona się nazywa tutaj właśnie animal mode. Czyli tutaj, gdzie mamy layer attributes. Ustawiamy kursor. O, klikamy tam 3 razy enter, żeby zrobić sobie miejsce. I po prostu wklejamy te długie linijki. Je możemy sobie tutaj wyrównać. O, coś w tym stylu. Tak, teraz jeżeli chcielibyście sobie wyrównać te 4 linijki do tych, to po prostu klikamy sobie tutaj, ustawiamy kursor, ciskamy lewy alt, przeciągamy tutaj w dół i teraz po prostu klikamy spację i one nam się tutaj wtedy wszystkie ładnie wyrównają. Dobrze, teraz jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Musimy znaleźć shader, ten, który właśnie wkleiliśmy do folderu Maps. On jest tutaj. I on się nazywa Terrain Shader. Możemy to zrobić w ten sposób, że klikamy zmień nazwę, teraz bierzemy sobie kopiuj, przechodzimy do pliku i3D, tutaj robimy sobie szukaj i tutaj musimy sobie to wszystko usunąć, jeżeli wam się coś tutaj wsadziło. Robimy wklej, tylko pamiętajcie, żeby sobie ustawić tutaj kursor na samym początku pliku i3D, bo inaczej wam tego może shadera nie znaleźć. No i tutaj szukanie, no, powinno wszystko być ok. Znajdź następny. Widzicie? I u mnie się ten shader nie znalazł. Dziwne. Dobra, czekajcie. Data. Jest Terrain Shader. On tu będzie gdzieś na dole właśnie tych linijek, ponieważ właśnie on tutaj jeszcze z tym wpisem $data, nie? W każdym bądź razie, no ja go nie mogę znaleźć tym sposobem tutaj przez szukanie, ale w tej linijce, gdzie mamy tutaj Terrain Shader, ten shader, musimy usunąć tutaj ten wpis $data i ukośnik zostawiamy tylko $data i zamiast tego $data wpisujemy 2 kropki, nie 2 przecinki, lecz 2 kropki. I tak oto przygotowany plik i3D zapisujemy. To możemy sobie też zamknąć. I teraz musimy tylko jeszcze przenieść chyba teksturę dem. Tekstura dem znajduje się w tym folderze dem generator master i robimy sobie tutaj, kopiujemy sobie tą teksturę. Następnie przechodzimy do mapy. Wchodzimy do folderu Maps, Map.us i do folderu Data. Tutaj powinniśmy właśnie mieć przygotowany taki, musi być ten plik map.dem.png, bo to jest tekstura właśnie, która odpowiada za ukształtowanie terenu, gdy odpalimy sobie mapę w edytorze, no i w grze naturalnie też. I tutaj sobie wklejamy tą teksturę z Dem Generator Master. Tutaj klikamy zamień w miejscu docelowym. Jeżeli wam takie coś nie wyskoczy, no to pamiętajcie, że musicie zmienić tą teksturę dem, którą wygenerowaliście. Nazwę tej tekstury, przepraszam, musicie zmienić na taką, jaka jest tutaj oryginalnie. No akurat tutaj tak samo się te tekstury nazywały, więc wystarczyło kliknąć zamień i już jest teraz wszystko ok. Dobrze, teraz sprawdzam, czy o niczym nie zapomniałem, czyli po prostu odpalam sobie mapę w edytorze. Oczywiście edytorem 9.0.2, bo to jest mapa do FS22. Teraz zobaczymy, czy to wszystko nam zadziałało, czy o niczym nie zapomniałem. Jak widzicie, teren już jest, ukształtowanie terenu już jest w mapie zaimplementowane. Jak widzicie, tu jest jakaś rzeka. No tu są te znajdźki, do tego na to nie zwracajcie uwagi, ale to mówiłem, jak przygotowywałem mapę, że to sobie wszystko zostawiam, żeby to potem sobie poukładać ładnie. No, jak widzicie, tutaj gdzie jest droga, teren jest ukształtowany, tutaj wszystko fajnie się ułożyło. Te tekstury terenu właśnie są nałożone.
czyli możemy już teraz sobie robić tak naprawdę odwzorowanie naszej mapy z realnego świata w grze. Dobrze, teraz jeżeli tak, wszystko się wam udało, nie ma żadnych błędów, teraz jeszcze, no, też fajna opcja by była sprawdzić sobie właśnie w konsoli, co się dzieje, jeżeli nie ma żadnych błędów w konsoli. Tutaj jest ten warning, load 1 mesh middle. Ignorujcie to, bo to cały czas się pokazuje. Tutaj wszystko jest ok, widzicie, konsola jest czyściutka. Teraz po prostu tylko sobie zapisujemy to, po prostu zamykając, klikamy tak. No i wszystko mamy tutaj ładnie dodane. Tutaj mamy folder textures, terrain, tu są właśnie nasze tekstury orto. Je nie usuwajcie, bo one nam są potrzebne do samego końca. Oczywiście, gdy już skończymy zrobić mapę, to musimy to wszystko usunąć, czyli proces odwrotny do tego, który teraz pokazałem. No, to jest bardzo łatwe. Co jeszcze? Wszystko. Jeżeli wszystko działa, to wszystko jest ok. Tak jak mówię, link do poradnika Dem Generator Master, czyli jak wygenerować teren z reala, będzie w opisie filmu. Do tego folderu rzeczy do realnego terenu też będę to wszystko spakuję i wam wyślę, dam link do tego, żeby to pobrać. Do programu PinyNet, który dzisiaj używałem, też wkleję link w opisie. I ten Texture Tool też wkleję link do strony GDN. Dzięki śliczne za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Siemanko. Do widzenia.